Zapraszam wszystkich w dniu 11 listopada przede wszystkim na mszę świętą za ojczyznę, która odbędzie się na, przed Sejmem. Będzie to msza święta polowa, a później oczywiście na Marsz Niepodległości. Msza święta jest ważna, bo od tego zawsze wszystko to, co polskie, powinno się zaczynać od Boga, od spotkania z Bogiem, od czci dla Pana Boga. Natomiast Marsz Niepodległości jest ważny, bo przypomina nam o tym, co jest dla nas najważniejsze, co powinno być dla nas najważniejsze. Polska. Polska jako państwo niepodległe, państwo silne. Polska jako naród, jako kraj, jako te wartości, które sobą reprezentuje. Marsz Niepodległości ma coraz więcej problemów, coraz więcej kłopotów wszyscy występują przeciwko niemu, no bo reprezentuje coś czego ani elity polityczne polskie polskie w cudzysłowie, ani Unia Europejska ani cały ten tak zwany cywilizowany świat nie znosi i trzeba tych idei trzeba tego marszu, który promuje te ideje bronić, wzmacniać także jeszcze raz spotkajmy się na marszu niepodległości w dniu 11 listopada 2018 roku moim wkładem w tą sprawę jest książka która ukaże się zaraz po marszu niepodległości nosi tytuł Odzyskać niepodległość i dotyczy tego co tutaj fundamentalne dotyczy tego czego nie posiadamy i dlaczego tego nie posiadamy czyli niepodległości taką jaką ona w istocie jest. Sekwencja wydarzeń, które miały miejsce przed Marszem Niepodległości, bo nagrywamy ten program na kilka dni przed Marszem, wskazuje na to, że został zawiązany wielki spisek przeciwko Marszowi, przeciwko wszystkim tym, dla których niepodległość Polski i Polska, prawdziwa Polska, są ważne. I w tym spisku biorą udział struktury państwa, Platforma Obywatelska, prezydent i premier. Ta historia no, układa się wyraźnie w logiczną całość. Pierw protesty policjantów i przejście ponad 40% z nich na zwolnienia lekarskie, brak reakcji ze strony. Pisowskiego Ministerstwa, bo przecież to bardzo łatwo by było to rozbić wykazać, że tutaj jest złamanie prawa fałsz, zarówno ze strony policjantów, jak i ze strony służby zdrowia. Później. Yy, odwołanie marszu we Wrocławiu przez prezydenta, który reprezentuje w istocie środowiska Platformy Obywatelskiej Unii Wolności. Jeżeli można jeszcze mówić o takim środowisku. Rozwiązanie, znaczy rozwiązanie, zabronienie marszu przez prezydent Gronkiewicz-Walc i wpisanie się w to działanie przez prezydenta i premiera, którzy nie czekali na Orzeczenie sądu nie czekali na to, jaka jest faktyczna sytuacja prawna, tylko podjęli kroki ewidentnie zmierzające do tego, żeby marszu się, żeby marszu nie było i żeby doprowadzić do sytuacji takiego konfliktu. Społecznego w dniu 11 listopada, żeby na podstawie tych wydarzeń móc uderzyć w te wszystkie środowiska, które za marszem stoją, a przede wszystkim w środowiska narodowe, które tak jak były solą wokół Piłsudczyków, tak są solą wokół PiSu.